jak widzi kot? Najczęściej, gdy mówimy o tym, jak widzi kot, mamy na myśli to, że widzi w ciemnościach, lecz nie jest prawdą, że widzi w ciemnościach, lecz widzi po prostu w gorszym oświetleniu niż człowiek. Przypuszczalnie jest to 6-8 razy lepszy wzrok w trudnych warunkach, w słabym oświetleniu niż nasz ludzki. Jest tak, ponieważ ma po prostu więcej pręcików w siatkówce, odpowiedzialnych za wyłapywanie światła. Do tego ma eliptyczny kształt źrenicy i błonę odblaskową za siatkówką. Czyli wszystko to, co potrzebne, żeby lepiej widzieć w słabym oświetleniu. No bo koty polowały w nocy, polują nadal w nocy w złym oświetleniu i dlatego ewolucja doprowadziła do tego, że tak widzą. Koty widzą wyraźnie do maksymalnie 6 metrów przed sobą. Nie widzą nic, co jest dokładnie przed ich nosem. Natomiast ludzie widzą dobrze, wyraźnie do 30-60 metrów przed sobą. Oprócz tego, dzięki oku i mózgowi, o wiele szybciej odświeżają obraz. Tak jak mamy w monitorach odświeżanie 30, 60, 150 MHz. No 75 raczej to jest wartość, czy ta ilość klatek w filmie, które potrzebne są, żeby człowiek widział płynnie, to kot dzięki spręcikom w swojej siatkówce widzi, odświeża o wiele szybciej obraz, to co widzi, niż my. Przypuszcza się, że to nawet może zobaczyć dziesięciokrotnie szybszy ruch niż nasz. Dlatego tak szybko i natychmiastowo reaguje na ruch w sposób dla człowieka niemożliwy. Podobnie jak psy, koty słabo widzą zieleń oraz nie dostrzegają koloru czerwonego. Jest tak, ponieważ do życia, do polowania im po prostu to nie było potrzebne i zamiast odróżniać kolory jak my, widzieć ich dużo większą paletę. Oko kota jest zbudowane w taki sposób, żeby było dostosowane do polowania, do skutecznego polowania. Szybsze odświeżanie, czyli szybszy ruch, dużo lepsze możliwości patrzenia w słabym oświetleniu, czyli możliwość polowania w nocy. Natomiast człowiekowi bardziej było potrzebne daleko widzieć dalej, oraz widzieć większą paletę barw, do tego bardziej, jako że żył w dzień, egzystował w dzień, dlatego nie musiał widzieć, nie musiał dostosowywać się do widzenia w nocy. Więc takie są różnice w wzroku. Tak widzi kot w porównaniu do człowieka.